Rozarium, powszechnie znane również jako parkowy ogród różany, jest jednym z najpiękniejszych symboli Parku Śląskiego. Pomysł utworzenia na terenie parku kolekcji około 30 tysięcy krzewów róż zgłosiło w 1964 roku Polskie Towarzystwo Miłośników Róż, a projekt Rozarium powstał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod kierunkiem profesora Władysława Niemirskiego, głównego projektanta Parku Śląskiego. Rozarium otwarto uroczyście 24 czerwca 1968 roku, równocześnie z inauguracją pierwszej międzynarodowej wystawy róż. Na 14 hektarach posadzono 350 odmian róż, wśród nich były też najlepsze, m.in. Cordes i Paulsen. Przywożono je ciężarówkami od hodowców z Niemiec, Belgii i Holandii. Poza odmianami wielokwiatowymi, kwitnącymi przez cały sezon, w rozarium odnajdziemy także róże pienne, róże czepne, róże parkowe, a także róże miniaturowe. Specyficzny klimat rozarium współtworzą urokliwe oczka wodne z pięknymi klombami nenufarów. W latach 2005-2007 przeprowadzono lifting ogrodu. Wymieniono ziemię i część krzewów. Zainstalowano system nawadniający komórki. W katalogu wydanym w Kalkucie przez Hinduskie Towarzystwo Miłośników Róż, chorzowskie rozarium zostało umieszczone wśród 35 najpiękniejszych ogrodów różanych świata. Cała kolekcja róż liczy dziś około 300 odmian, które można podziwiać na około 35 tysiącach krzewów. Róże najintensywniej kwitną od połowy czerwca do połowy lipca. Potem z mniejszą intensywnością powtarzają ten proces aż do jesieni. Przez lata rozarium stało się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców okolicznych miast. Osoby aktywne chętnie ćwiczą tu jogę czy fitness. Rodziny z dziećmi z kolei doceniają bezpieczną, piękną i zadbaną przestrzeń oraz możliwość niespiesznego odpoczynku. Tutaj dobrze czyta się książkę, słucha śpiewu ptaków, delektuje pięknem przyrody. Mamy ogromną nadzieję, że rozarium już wkrótce doczeka się kolejnej modernizacji, tym samym będzie jeszcze atrakcyjniejsze. Jeśli film Ci się podobał, zostaw subskrypcję i naciśnij dzwoneczek.